Witajcie kochani. Chrystos woskres, woistno woskres. Rozpoczynajmy nasi kiepski komentarz tym zaklikom paschalnym do woskresłego. Zaraz zrozumiecie czemu, bo to ma być komentarz do niedzielnych czytań z 28 niedzieli zwyczajnej w rymokatolickom żanrze, jaka przypada po miłostiach Bożych 9 żołtnia. I czemu takie ja te przywitania paschalne do was, czemu ja was przywitam po woskreseński? Tomu, że tu w drugim czytaniu będzie pro woskresłego Chrysta. Ale dawajcie nazwemu czytania. Pierwsze czytanie jest z drugiej Carif, 5 rozdział, wierszy z 14 po 17, psalm 98 albo 7, z 1 po 4 wiersz, drugie czytania, drugi do Tymoteja, drugi rozdział z 8 po 13 wiersz i wreszcie Ewangelia od Łuki, 17 rozdział z 11 po 19 wiersz. Rozpoczynajmy właśnie od drugiego czytania Pawła do Tymoteja. Win pisze tak. Pamiętaj pro Jezusa, win po Ewangeliu mojemu wstał z mertwych. To jest nasza duchowność, to jest nasza religia, nasze życie. Pamiętaty pro woskresłego, rozdumowaty pro niego, ale także lubity jego, nie tylko wierzyty w niego, ale i nadijaty się na niego, dowierjaty jemu, lubity jego, bażaty zustryty jego, bażaty buty z nim i ty za nim tośćo. To jest pierwsza moja dumka. Rozdumujte i pragnij zustyci z woskresłym i spoglądajcie woskresłego poruć sebe. I sebe poruć woskresło. Drugie, ci czytania, co je emanacja, co siajwo Jezusa, który żywe i który je poruć nas. Ci czytania niedzielni, ta niedzielia, w zachali, dzień gospodni, ta messa, ta żertwa, ta przyczastia, ta błogosławienia na koniec służby. Ale także ci czytania, to wse je, to je siajwo woskresło. To wse, co jest woskresły Chrystus, który przychodzi do nas. I w tych czytaniach win nam coś mówić, coś nam obiecaje. No, co nam obiecaje? Co nas zcielić, tak jak tu Naamana, syryjskiego wożdia z prokazy, i tak jak desiatero prokażenych w Ewangelii od Łuka. Co to oznacza, że win nas zcielić? Tobto nasza koża zmienić swój wyt, swój wygląd. Nasze życie zmieni się. To już nie będzie życia chorych i przyreczonych i izolowanych ludzi, ale ludzi zdrowych, szczęśliwych, jaki nie strażdają i jaki nie żyją w izolacji i nie przemują do śmierci. Dumaję, że woskresły Jezus zciluje nas, czy zmieniuje naszą szkiru, zmieniuje nasze samopoczucia, zmieniuje nasze życia, no na przykład na dwa sposoby. Pierwszy jego sposób to sposób woskreseński. No win woskres. Pamiętajcie pro Jezusa, który po Ewangeliu mojemu wstał z mertwych. No woskres. Podniósł się z mertwych. Co to oznacza, że win woskres? Co oznacza z odnoho boku, że win żywe? Co oznacza, że je życia? Co oznacza, że nie musimy bojać się śmierci? Co oznacza, że to nasze ziemne życie, to krótkie życie w porównaniu z tym, które je życiem woskresłego, potojbicznym, skażem o życiem, wiecznym życiem i Bożym życiem. Jakże tak, to wsi tu mali nasi sensy
Z одного боку втрачують сенс, а з другого боку набирають нескінченого сенсу. Ну, женитися, виходити заміж, родити, зачинати родити, виховувати дітей, мати батьківщину, воювати за неї, модернізувати, навертати батьківщину, вирощувати плоди землі. Це все з одного боку втрачує сенс, ну бо справжнє життя не тут, а там. Але з другого боку, вони набирають великого сенсу. Тому що від цього, як ми тут підходимо до цих малих сенсів, залежить, чи приймуть нас у сенси воскресенські. Залежно, як тут переживамо наше життя, а наше життя тут найчастіше це не якісь богатирські барикади, хоч війна так, але це переходити від деталю до деталю. Ось як ми переходимо, як ми підходимо до цих деталів, до цих малих наших обов'язків і справ, від цього є залежне наше майбутнє вічне. Тобто ми, можна сказати, вибираємо собі вид життя воскресенського після смерті. Так що з одного боку життя перестає бути нічого не вартим, ну бо воно дуже вартує, бо ми тут заказуємо вічну музику. Ми тут заказуємо собі і творимо, конструюємо собі вічне майбутнє. А значить, все набирає потужних сенсів. Кожен день має неймовірний, можна сказати, нескінчений сенс, тому що від цього дня залежить моя вічність, бо, наприклад, це може бути день останній. І монотонія перестає бути банальною, і монотонія стає драматичною, а радше, можна сказати, пригодовою. Власне, монотонія стає прекрасною, бо не банальною, не скучною. Можна сказати драматичною, але краще пригодовою. А чому не драматичною? Тому що з другого боку все втрачує сенс. No bo jakże nas czekaje wieczne życie, to nawiście nam tu zdrowia. Jakże nas czekaje wieczny triumf, to nawiście nam bojaty się tu proigranych. Jakże nas czekaje wielkie bogactwo, to nie musimy bojaty się tu troszkę biedności. Jakże nas czekaje niemowirne szczęście i komfort, to nie musimy tu bojaty się biedy i chorób. Jakże tam czekają nas lubie czasimia, to nie musimy tu Не мусить нас лякати острацизм в селі, відкинутість в селі. Одним словом, все втрачає тут сенс і все набирає сенсу. Ось це є вплив Воскресіння Ісуса. І цього, що Ісус воскресло і стоїть поруч мене, я дивлюся на село, на моє життя, на всі деталі вже. В цих двох нових перспективах, що воно нічого не значить вже, бо Ісус воскресло і вічність з Ним, і обоження з Ним, і з'єднання з Ним. А з другого боку, ці деталі дуже багато значать, бо Ісус каже мені, що Він хоче, щоб я, власне, заслужив, чи може визначив собі, яке життя я хочу мати після землі. Так що стою біля Ісуса, дивлюся на своє село, і воно щезає з одного боку. Я не мушу нічого боятися, хай собі щезає. І моя сім'я, і моя дружина, і мої діти, і моя батьківщина, і мій врожай, і мій дім, і моя машина, автомобіль, моє здоров'я, моє добре ім'я, ну хай собі щезають. А з другого боку, всі ці відносини, справи, роботи, обов'язки і так далі набирають потужного сенсу. Ну бо Ісус просить. Набирають потужного сенсу, бо Ісус вимагає. Набирають потужного сенсу, бо Ісус каже, що вічність моя буде тільки помноженням цих малих сенсів, які я тут оточую своєю опікою. Огортаю своєю опікою. І то є. Ось jak zmieniuje się moja szkira, ось jak zmieniuje się moja świadomość, moja psychika, moje poczucia, ось jak zmieniuje się moje życie, moja biografia pod wpływem siajwa woskreseńskiego, jakie lenę i ohortaje mnie i moje seło, a dżerełom jego stojaci porucz mnie, iduci porucz mnie, przed mną,
воскресłej, żywej na zawsze, obożenej, woznesenski Jezus. No i druga sprawa. Jak życie moje zmieniuje, jak z prokazy, z uwiaznienia w prokazy zwilniuje mnie na Jezus, to jest, że win, czy swoje woskresienie, dokazał, że win Boch. Znaczy, wyjawiło się, że to nie tylko ludyna, ale także i Boch. Znaczy, bo wyjawiło się, że my zostali Boga w ludzkim obliku. Znaczy, że Bóg przyszedł do nas. A czemu on przyszedł do nas? Dla nas. A czemu dla nas? W jakim sensie? Że buty z nami, a my z nim. Że my już nie byli sami. Także Bóg nas chce wyrwać, podnieść z naszej zakrytości, z tego zamknięcia, samoizolacjonizmu, z gordyni, z egotyzmu, z tuposti, z tego minimalizmu, sceptycyzmu, z tej zakrytości, z tego szowinizmu naszego. I Bóg chce nas wejść w odnosy z Nim i z innymi. I chce rodynności. I ośce jest ta druga zmina, że nie musimy inwestować w siebie, ale możemy inwestować w innych, możemy wychylać się do innych. Nie musimy budować siebie, możemy budować innych. A takim czynom, przez te wychylenia, kiedy zostajemy się z wzajemnym wychyleniem, budujemy także mosty, budujemy widnosyny. Ale że nawet bez mostów, bez wzajemności, samo nasze wychylenia do innych wczynić, że Bóg tiszy się i że my takim czynom je u widnosynach z Bogiem. I właśnie chcesz to wyrwać nas z samoty. To jest druga zmina potężna. I my byli prokażeni, bo my byli w samoty. W strasie i w samoty. I win woskreseńsko nas ze strachu pidniał. I win przez swoje wopłoczenia, to wopłoczeńsko, wtileńsko, wopłoczeńsko, win nas pokazuje nam i podnima nas z naszej zakrytości. Także potężne zmiany będą odbywać się co do strachu i co do izolacji. Woskresły likuje mnie nawet strachu i smutku. A w opłoczeński Jezus, Bóg, jaki stał ludyną, w opłoczeński Syn Boży, zaochoczuje mnie wyjść z samego siebie i poselić się w nim i w nich. I dozwolić, że win i wony poselili się w mnie. Coś najmowirnego, co potężna zmina, co nabagato większa zmina niż wylikować kogoś z prokazy albo woskresyty trupa. No i jeszcze jedna dumka. Naaman z pierwszego czytania każe, że prosić proroka Jeliseja, który jego zcielił, że każe tak, ja już nie będę służyć innym bogom, ale będę służyć Twojemu Bogowi. Czy możesz wziąć troszkę ziemi? I bere, słuchajcie, z tylko ziemi, tak bardzo, z kilku unesu, jego skot unese, jego wił unese, czy tam muł, i z kilku unese. Czemu? No bo, mabuć, co jedeś w 8 stulecie przed Chrystom, czas proroka Jeliseja, czas proroka Ilii, jego ucznia Jeliseja. No i one, mabuć, pohany osobliwo wierzyli jeszcze, że ich bohy to jest bohy pomistni. To tu na tej ziemi, taki boh w sąsiedniej krainie inszej. Win bere tu ziemi, żeby mieć większą pewność, że Bóg przyjmie jego kult, jego modlitwę. Win sobie rozsypaje tę ziemię gdzieś na swojemu poli, czy może na swoim podwiri i stoja, czy na tej izraelskiej, a nie pohańskiej, nie syryjskiej, ale izraelskiej ziemi, win będzie mieć pewność, że Bóg, który jest przywiązany do krainy izraelskiej, po pryncypu, skażemy, ambasady, tak, jak wczyny ta rozsypana izraelska ziemia na podwiri
na Amana, що Бог увійде з ним в контакт. Тобто, Нааман хоче Бога ізраїльського, Нааман хоче звертатися до цього Бога, кланятися цьому Богу, і щоб Бог це бачив, і щоб Бог був з ним. Нааман хоче дружби, хоче відносин, хоче культу. Як цей культ виглядає у апостола Павла? Ну, бо в псалмі то є просто про слава, славити. А у апостола Павла, ну що він, де є ці відносини у апостола Павла? Ці відносини це є... Це догодити Богові через бути ув'язненим через вузли в'язниці, в якій він перебуває. І щоб увійти, наче то помирати в цій в'язниці разом з Христом. І жити разом з Христом. І терпити разом з Христом. І не відрікатися Христа. І старатися бути завжди вірним Христу. Ось це є цей культ, ці відносини, ця відповідь, ця вдячність апостола Павла. А Євангелія від Луки показує, що цим культом і цими відносинами є вже само прагнення повернутися до Ісуса. Коли зцілений, бувший прокажений самарянин, єдиний з десяти зцілених тоді побачив цю зміну, яку вчинив Ісус, він вертається до Ісуса. Таким чином, побачивши яку зміну, яку потужну зміну в нашій свідомості, в наших почуттях, і в нашій біографії вчинив воскреслий і воплочений Син Божий, воскреслий Ісус, воплочений Син Божий, ну, вертаємося до Нього, щоб упасти Йому до ніг, щоб подякувати Йому, щоб виразити Йому нашу вдячність, любов, щоб прилепитися до Нього. Це є цей культ. Думаю, що це все, що я вам хотів сказати. Так що роздумуйте про воскреслого Христа, воплоченого Бога. Дивіться, наскільки Він змінив вас. Ну і шукайте як Нааман. Навіть смішним чином, способу якоїсь відповіді на це все. Тримайтеся.